Nagrywa się. Cześć, siemanko, z tej strony Nexio, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. I dzisiaj jest ze mną Marek, chłopca prawej. Dzień dobry. Cześć. Ty jakoś śmielej, tak nie jesteś na występie w podstawówce. Siema. Jest ze mną również Sebastian, którego powinniście kojarzyć. Siemanko. W sumie Marka też powinniście kojarzyć. I moi drodzy, jako że jesteśmy najlepszymi graczami w FIFA, już raz graliśmy razem w trójkę na streamie, tak więc dzisiaj postanowiliśmy to powtórzyć i zagramy sobie drafta na 3 pady. Więc to będzie istny rozpierdziel, więc nawet po prostu bez zbędnego przedłużania lećmy od razu do drafta. Dobra, oczywiście 300 FIFA pointsów i będziemy konsultować. Nie, dobra, zróbmy tak, że po kolei, że każda osoba wybiera sobie. Zaczynamy od Marka. Marek, od ciebie zaczniemy, wybierasz formację. To jest fajne. O, są dobre formacje. Są naprawdę dobre formacje. O, są, wcześniej, ale fajne, no. O. No i piękne, dobra, to teraz ja wybieram kapitana. I tu jest. Dobra, to jest. Średnio. Nie, ja bym wziął Ilkaya Gündoğana. Myślę, że jest lepszym wyborem. Dwa. Ten trzeci jest dobry. Nie. Ten? Nie! No? Ten. Tak, ale on jest bardzo... Ostatnio tak wybraliśmy. Nie, robiliśmy... No, Sebo. A tak teraz... Nie. Zaczęliśmy Maradona, trzeba dokonstruować dobrze. No dobra, jeszcze dobra. Tak? No, tak, jest dobrze, tak. Dobra, modlić, okej. Okay. Dobra, Maro, teraz ty. Ja idę na napad. Na napad? Szpica? Nie, to zobaczmy. Nie, no dobra, dokończmy ten. Chociaż ten napad jest tak jak dobrze, bo jest... Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz grałem w FIFA, tak normalnie. Ale przegramy w pierwszej rundzie przecież. Nie, to najgorsze na świecie. Dobra, dobrze, że jest Maradona, on daje zgranie, niezależnie od tego, kto tam będzie na tej prawej stronie. Tutaj pierwszy słaby wybór w sumie. To Vasquez. No chyba tak, chociażby pod zgranie niech będzie Vasquez. A tu Ronaldo musi iść. No dobra. A może zerwać. Aleksandro jest na lewym skrzydle? Nie no, a zaraz... Dobra. Ale myślę, że ma głowę ten Sebo. Nie, ma fryzurę, a nie śmieszną głowę. To ty wybierasz. Masz być, tak? Ty wybierasz. Tak? Tak. Dobra, niech będzie jeden Hazard. O, no to jest w sumie hit. No chyba tak. No w sumie czekaj. Pokaż, daj naciśnij kwadrat. Przytrzymaj kwadrat w sensie. O, Rakitic będzie najlepszy chyba. Chociaż z drugiej strony De Bruyne daje super zgranie Hazardowi. A nie wiadomo, czy będziemy mieli. Ale wtedy mamy, bo możemy sobie przesunąć Maradonę i Kona daje zgranie każdemu zawodnikowi, niezależnie z jakiej on jest, na jakiej on jest pozycji. Więc Maradonę byśmy mogli dać na środek, De Bruyne na lewą stronę, a tego Modricia na prawą i wtedy daje zgranie Vasquezowi. I jest zgranie. No ja bym chyba bym brał De Bruyne. I pa, teraz robimy czary. Ojej. No wszyscy mają zgranie. Dobra. Dobra, ten jest Valigi Santander, niech będzie. Ten? Nie. Nie, ja ten? Navas albo Ter Stegen. Keylor Navas. O, no nie, no jest. Uuuu! Dobra, nie, dobra, to będzie naprawdę. To będzie wstyd. My odpadniemy. Odpadniemy w pierwszej rundzie. To będzie gry sam. To będzie najgorsze. Nie, wtedy odpadniemy też. To wtedy odpadniemy jeszcze szybciej. Dobra, tu jest. Alex Vidal. W sumie to jest spoko, jeżeli chodzi o prawą obronę, więc jest git. Wybieraj teraz jakiegoś dobrego lewego obrońcę. Cyk, cyk. No jest, nie jest najgorzej. To można oblakać. No, oblak będzie Dominik. No chyba tak. Chociaż nie wiem jak tam z graniem będzie. To ja liczę mocno na prawego skrzydłowego. Taki Messi by był. O! Mbappé jest spoko. Lewego obrońcę. Dobrego weźmy. Marcelo. Niech będzie Marcelo. No dobra, to nie jest Marcelo. A nie Jose Angel. On jest dla Ligi. O nie! Dobra, rezerwy, ale nie, naprawdę, panowie, patrząc na skład, będzie naprawdę wstyd, jak odpadniemy szybko. Albo na kartę, to za kartę. Urodzinowa, bo były teraz urodziny, jak nie. Dobra, Sebo, cztery karty do końca i musi siąść dobry lewy obrońca albo prawe skrzydłowy. No, tragedii nie ma w sumie, mogło być gorzej. No, ma fajne zgranie z De Bruyne, to przydało się nam, kurde, wcześniej był Baines. Wcześniej był Baines, to... No dobra, to jeżeli by był lewy obrońca, wybieraj Maro. Jeżeli by był lewy obrońca z angielskiej, to by było idealnie. I lewy obrońca. Błagam, nie, jest Munier, ale nie ma nawet nikogo z ligi angielskiej. Więc jest trochę średnio. Dawaj,
To ma być me... Ojej! No to nie jest najlepiej. No może być. Nie mamy chyba zbyt dużego wyboru. Dobra. No to zmienię tego punktu. Tylko że teraz patrząc na to, no to tutaj by się bardziej ewentualnie chyba zdał. Kurczę, no nie, no chyba zmienimy tego komponentu. Dobra, i moi drodzy, tym samym mamy draft, który ułożyliśmy i ma on ocenę tak sam z siebie, 188, więc jest to naprawdę dobra drużyna. Najlepsi zawodnicy to Hazard, Maradona i Sergio Ramos. I teraz panowie, tak spróbujmy chociaż do drugiej rundy, dobra? Dobra. Skupmy się. Tak wygląda nasza drużyna, tak wygląda nasza ławka rezerwowych i uzgodniliśmy, że na początku meczu... Tak, uzgodniliśmy. Wejdziemy Mbappé za Vasqueza, a na lewą obronę damy sobie Florenciego, bo Florencji w sumie... To dokładnie, to był pomysł Marka. Zresztą sami widzicie, bo wąsku, wszystko się zgadza, tutaj również jest obecny. Alessandro Florenzi normalnie gra na prawej obronie, więc tutaj wszystko chyba powinno bezproblemowo zabanglać, tak więc ruszamy ze spotkaniem. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ale jazda będzie. Gramy w różowych strojach. Dobra. No Polskie. Gramy z Polakiem. Nie mogę strzelić Polsce w Musimy, musisz przełamać to. Gramy z Polakiem, mamy różowe stroje i przypomnij. Dobra, i teraz tak, ja jestem czerwony. Maro niebieski, a Sebo zielony. I moi drodzy, jest Ronaldo Toty, jest Aguero, jest Eden Hazard, jest Pogba, Ander Herrera, Christian Eriksen, Jordi Alba, Umtiti, Kościelny, Klein i Batland na bramce. Patrząc po składzie chyba mamy lepiej, niemniej jednak my gramy w trójkę, co już samo w sobie jest naprawdę sporym utrudnieniem, ale wierzę, że damy radę, będzie dobrze. Dobra. Pauza od razu i robimy te zmiany, które tam miały być. Nie! Zaczęliśmy mecz tak z nimi! Nie! Jezu, ja to tak chciałem zrobić tylko pokazowo! A coś tam się stało teraz? Tak nam zgranie spadło! Dobra. Nie! Najgorzej na świecie, ja nie ogarnąłem kompletnie. Jesteś beznadziejny. To prawda, przepraszam. Jak przegrały nas, to przez niego. To ja! Wyłączcie trenera. Żenada. Podaj. Naciśnij R3. Maro. Już nacisnąłem. No to kto to ma, tego trenera? Ty masz, naciśnij R3. No. Dobra, i lecimy z tematem. Boże. No wyłącz tego trenera! Dobra. Dobra. I panowie, spokojnie. Przede wszystkim spokój w obronie. Musi być spokój w obronie. Niebieski. Dobrze, ładnie bramkarz. Czekaj, to nie możemy wszyscy kłapić do piłki. Nie, dobra. Jezu, i wszyscy właśnie, nie możemy wszyscy biec do piłki, wszyscy pobiegli, nie? To będzie trudny mecz. To będzie szybki mecz, szybki odcinek. To jest chyba jedyny pozytyw. No, nie no, strzelił ładnie, ładnie. Polak Robak, Sergio Kun Aguero, rodowity, Złowianek. No i tył. O nie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dawaj! Strzelaj! Strzelaj! Dobra próba. Spokojnie. Postraszyliśmy... Dlaczego bramkarz ma w ogóle numer 10? O nie. Ale to środkowanie życia. Jezu, jaki on szybki! Nie! Dobra. I Maradona. I Czyk, strzelaj! Dobrze, dobrze. Spokojnie. My czekamy na jakąś efektowną bramkę. My nie strzelamy jakichś beznadziejnych. Tylko efektowne nas tutaj interesują. Nie. Nie! Uuu, ładnie! Co zrobić? No, podaj piłkę. O nie, Boże, ale chaos. Tak, to zrobiłem. Maro, dobrze, do końca, jeszcze, ładnie, pięknie. Dobra, spokojnie, panowie, jesteśmy w trójkę w jednym miejscu. Trik. Podaj. Trik. Podaj. Do kogo? Kupa, dobrze. Dobra. No. I strzelaj, strzelaj, strzelaj. Nie! No. Ja do piłkę przyjęłem. Dobra, ładne dośrodkowanko i rob... Oj, za wysoko. Co jest? Czemu podałem do środka, nie? No, zadaję sobie to samo pytanie. Znaczy do tyłu podałem, no. O, ładnie Maro. Ładnie. Jeszcze filmować go. Ładnie Maro. Co robię? Jak czyści. Marek Man of the Match, jak nic. Ja poproszę komentarz Marek Man of the Match. Wyszedłem bramkarzem. Dobra, spokojnie. Ojo! Gdzie sędzia się zmaterializował?
Naro, coś ty zrobił! No gramy bez jednego zawodnika, szybko bola, ale... Nie dobrze myślimy. Oj, bramkarz, wychodź! Dobrze! Spokojnie, pierwsza połowa taka bardziej zapoznawcza. Panowie, będzie lepiej, uwierzcie. No statystyki nie grają. Tylko jeden strzał jest. Gramy w dziesiątkę, gramy bez zgrania. Jest dobrze, damy radę, pokażemy. Teraz trzeba się złapać z jajca i pokazać, kto jest prawdziwym mężczyzną. O fuck. O Jezus Maria, dobrze! Oblak! O Jezus Maria, ale Klein nam wleciał w pole karne, interwencja! Chlebastian! Strzelałem, jak na Orliku! Ale nie trafimy. Dawaj, puść go, trójkąt! Dobra piła! Strzelaj, tak się go kurwa! To w ogóle azart, nie? Azart z główką z takiej odległości. Nie mam słupek i tak. Dobra, spokojnie, na spokojnie. Ale nie tak wysoko! Takie balony są niedobre. Jezus Maria! Wykup szybko! Dobra, i spokojnie, mamy kontrę! Maro! Nalajcie! Wypuść! Strzelaj! Albo cokolwiek zrób! Już strzelałem szybko! O Boże! Mogę to powiedzieć? Jezu, co to była za gra w obronie w ogóle? O nie! A tak całą drużyną, nie? Przecież to było, nie! Boże, gramy tak żałośnie w obronie. W ataku nie ma tragedii, ale... Chłopaki, ja bramkę chciałem, byście to pokonali. Nie po to biegam, bo ja liczę na te bramki, żebyście wy tak grali. A to ty sfanowałeś, że gramy w 10? To się też mnie trochę zastanawiam. A jeszcze karty na zakończenie. Tak jest! Dobre! Dobrze. Dobra, teraz tak. W którą stronę się rzucać? A ty bronisz? Tak. Właśnie w środku. Cebo? Prawo. Dobra, to... Ja pomierzę w lewo. Kto broni? Ty zostajesz na środku. Dobra. Nie, zostaj na środku. Powiedziałeś, że na środku, ty zostajesz na środku. Może spróbuję upokorzyć i spróbuję zrobić rabony. Wiedział. Czyli strzeliłem bramkę i obroniłem. Wiedział. Tak? Dobrze, mam. Teraz jesteś na zero. Okej. Okay. Jestem na dwa. Na zero? Jakie dwa? No bo karny tak jakbym strzelił karnego bramki. Znalazłem zero. Nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Ale mi poszło dobrze. Oj. Każdy otwiera po jednej paszce. Dawaj, otwieraj Maro. Dobra. Ja miałem otwierać. To ja otworzyłem, dobra, zobacz. Ja to otwieram. Ja. Nie strzeliłeś bramkę? Ja strzeliłem. Ale głośno to jest, dlaczego tak? Skasowałeś goście. Czemu to jest aż tak głośno? Jezus Maria, szybki. Dobra, Maru, dawaj, teraz ty. Nienawidzę cię. Nie pominę. O, dlaczego to zrobiłeś? Dobra. Nie patrz, będzie Ronaldo. W srebrnej paszce, Ronaldo. Fantastycznie się z wami otwiera paszki, panowie, naprawdę. Ładny chłopak. Dziękuję. Jestem z niebo wzięty, dziękuję bardzo. Zobaczmy, czy są jakieś paszki promocyjne. Jest paszka za 30 tysięcy. Otwórzmy paszkę za 30 tysięcy, dawać. Za monety, czego się nie robi, czego się nie powinno robić. Więc nie będą... Bez ekranu, zarobiście, super. Kto to jest? Francja, SP. Kto to jest? Rabiot, 82. Moi drodzy, mimo wszystko mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Ze mną był dzisiaj Marek. Ze mną był dzisiaj Sebo. I mam nadzieję, że tak jak mówiłem, jeżeli chcecie jeszcze zobaczyć więcej odcinków w takim kolabu, to koniecznie dajcie znać komentarzem i kciukiem w górę. Teraz wam dziękujemy bardzo, trzymajcie się, na razie i pa, pa, cześć!